Pani Aleksandro, bardzo ważna konferencja dzisiaj w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i bardzo osobom niepełnosprawnym potrzebna. Zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i opiekunom i rodzicom. To jest nieodłączny element. Jedno, drugie to jest synergia i niestety, jeśli mówimy o osobach niepełnosprawnych, musimy pamiętać o tej drugiej stronie też. No bo w jaki sposób osoba niepełnosprawna wraz ze swoim opiekunem może korzystać ze szlaków górskich? W tej chwili wiele organizacji pozarządowych, z którymi nomen omen współpracujemy jako stowarzyszenie, organizuje wyjazdy turystyczne dla osób niepełnosprawnych z tak zwanym swoim sumptem. Czyli wszystkie aspekty związane z organizacją tego wyjazdu leżą po stronie organizacji pozarządowej, zarówno finansowe, jak i organizacyjne, jak i sprawdzanie dostępności sprzętu, począwszy od wózków, a skończywszy na toaletach. To się musi zmienić, ponieważ jest nas coraz więcej chętnych do eksplorowania turystyki, nas chętnych rodziców, bo mówię tutaj w imieniu rodziców osób z niepełnosprawnością, jak i samych niepełnosprawnych. Musimy to zmienić na zasadzie współpracy, na zasadzie oszacowania zasobów, które już mamy, a mamy już takie zasoby. One gdzieś istnieją, trzeba je tylko troszkę odświeżyć, ale też doinwestować w miejsca, które są przepiękne w naszym regionie. Czy dzisiejsza konferencja odpowie na te wszystkie pytania, da odpowiedź na te problemy, z którymi się borykają osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, rodzice? Czy ona da odpowiedzi? Nie, ale ona pozwoli mówić w takim szerokim aspekcie o tej turystyce osób niepełnosprawnych, czyli o tematach, które są istotne ze względu na potrzebę. Bo jak sobie uświadomimy, czym jest potrzeba turystyki dla osoby niepełnosprawnej, wtedy łatwiej nam będzie zbudować tę ofertę. Jak będzie oferta, znajdą się pieniądze. Jak będą pieniądze, zrobimy cuda. Pani Mario, jak to jest z tą dostępnością szlaków górskich, ścieżek górskich dla osób niepełnosprawnych? Pewnie słabo. Zależy, jak na to popatrzeć. Oczywiście samo wyjście w góry jest dużą barierą dla osoby z niepełnosprawnością i często jest do tego potrzebna pomoc. Myślę, że nawet taka droga niegórska, gdzieś droga polna, gdzie można by się wybrać na spacer, jest barierą. My od 6 lat chodzimy po Sudetach z osobami właśnie z niepełnosprawnością i rodzinami i używam do tego specjalnego sprzętu, to znaczy wózków turystycznych, ale też całej armii opiekunów, instruktorów, wolontariuszy, którzy wspierają w wyjściu w góry, natomiast coraz więcej rodzin, które się z nami wybrały, zaczyna chodzić samodzielnie. No i właśnie tutaj jest pytanie, co te rodziny spotka, bo myślę, że jeżeli chodzi o turystykę, to tutaj przede wszystkim no, infrastruktura, ale mamy świadomość, że to wymaga czasu i pieniędzy, żeby została przygotowana. Jest już dużo dróg, którymi na przykład my się poruszamy, to są drogi szutrowe, właśnie drogi leśne, które nie są wprost oznaczone, ale można po sprawdzeniu ich wcześniej się nimi poruszać również na wózku, ale tutaj znowu jest kwestia dostępu do informacji właśnie, gdzie takie drogi są, jak biegnie taka trasa, czego dana osoba może się na tej trasie spodziewać. No i jest to też obsługa obiektów turystycznych. No dzisiaj jesteśmy właśnie tutaj w Urzędzie Wojewódzkim, żeby rozmawiać bardziej o tych kwestiach infrastrukturalnych, bo ten rynek usług, czy te usługi społeczne dotyczące turystyki właśnie dla osób z niepełnosprawnościami, czy turystyki wytchnieniowej, czyli takiej, która całą rodzinę obejmuje i również opiekunów, już się zaczynają rozwijać. Bardzo dużo powstaje oddolnych inicjatyw czy realizowanych z samorządami, ale my też musimy mieć bazę dostępną do tego, bazę noclegową właśnie, bazę restauracyjną i miejsca, które będą przygotowane na obsługę nas i grup, z którymi pracujemy.